Witam Was serdecznie. Brakowałoby mi tego dzisiejsze, tej dzisiejszej uroczystości bez takiego zawołania, którym witają się chrześcijanie wielu kościołów w wielkanocny poranek. Po polsku to powitanie brzmi: Chrystus martwych stał. Czy wiecie, jak Kościół odpowiada? Prawdziwie zmartwych stał. No to trenujemy. Najpierw próba, potem jeszcze raz. Chrystus zmartwych stał. Prawdziwie martwych stał. No to teraz powiemy to głośno. Chrystus zmartwychwstał. A teraz powiemy to w innym języku. Chrystus wskrzesz. Witam wszystkich, angielsko, rosyjsko, ukraińsko, białorusko, polsko, języcznych na dzisiejszym naszym nabożeństwie, którym wspominamy fakt historyczny. Jezus Chrystus wstał. zmartwychwstał. Zmartwychwstał i żyje. To najważniejsze chrześcijańskie wspominanie to najważniejsze chrześcijańskie święto. Dlaczego? Bo właśnie świętujemy zmartwychwstanie Pana, naszego Jezusa Chrystusa. A zmartwychwstanie jest faktem historycznym. To nie stało się gdzieś w ukryciu. To jest fakt, który jest mocno udokumentowany. W Biblii znajdujemy co najmniej 15 zapisów historycznych dotyczących tego, Wydarzenia. Spotykamy Jezusa, który dotyka ludzi po swoim zmartwychwstaniu, jest z ludźmi po swoim zmartwychwstaniu, rozmawia z ludźmi po swoim zmartwychwstaniu, a kiedyś, jak mówi apostoł Paweł, ujrzało go pięciuset ludzi naraz. Niesamowite. W naszych umysłach nie powinno być najmniejszej wątpliwości, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Nie powinno być wątpliwości co do historyczności tego faktu. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy naprawdę bardzo krótko spróbowali odpowiedzieć sobie na dwa pytania bardzo ważne dotyczące tego faktu. Pierwsze pytanie brzmi następująco: O czym świadczy zmartwychwstanie? O czym świadczy zmartwychwstanie? A drugie pytanie: Jakie zmartwychwstanie ma znaczenie? Będziemy więc odpowiadać na dwa pytania. Pierwsze, o czym świadczy zmartwychwstanie, a drugie, jakie zmartwychwstanie ma znaczenie. Spójrzmy na pierwsze pytanie. O czym świadczy zmartwychwstanie? Po pierwsze, zmartwychwstanie świadczy o tym, że Jezus Chrystus jest tym, za kogo się podawał. Zmartwychwstanie to potwierdza. Czy wiesz, kim był Jezus? Jezus nigdy nie twierdził, że jest wielkim przywódcą. Jezus nigdy nie twierdził, że jest wielkim prorokiem. Nawet nigdy nie twierdził, że jest człowiekiem Bożym. Za to twierdził, że jest Bożym synem. I z tego głównie powodu został ukrzyżowany. Dla przywódców religijnych tamtym, tamtych czasów mówienie, że jesteś synem Bożym, znaczyło, że mówisz, że jesteś Bogu równym. Mówisz wtedy, że masz Boży autorytet, masz Bożą moc, że jesteś bezpośrednim potomkiem Boga i że jesteś częścią Bożej linii krwi. I to oczywiście dla przywódców religijnych tamtych czasów byłoby bluźnierstwem. Co byście pomyśleli o mnie, jak po, po, po moim tutaj dziewiętnastoletnim już pastorowaniu pewnego dnia bym powiedział, wiecie, słuchajcie, chciałbym wam coś jeszcze zdradzić. Ja jestem Synem Bożym. Są trzy ewentualności. Albo mówię prawdę, albo kłamie. W zasadzie to są dwie główne. No jeszcze jest trzecia, albo mi się... Ale no to też jest związane z tym, że kłamie. Mamy więc dwie, dwie ewentualności: albo kłamał, albo mówił prawdę. Bo jeśli nie jesteś synem Bożym, nie możesz traktować się na równi z Bogiem. A Jezus twierdził, że nim jest. W tym momencie kilka pytań. Pierwsze pytanie: kto ma moc wybaczać grzechy? Kto? Tylko Bóg. A kto ma moc wzbudzać ludzi z martwych? Tylko Bóg. A kto ma moc udzielania życia wiecznego? Bóg. A czy wiecie, że Jezus robił wszystkie te rzeczy? Przebaczał grzechy, wzbudzał ludzi z martwych i powiedział ludziom, że jeśli w niego wierzyć będą, będą z nim wiecznie w niebie. On nawet twierdził, że jest jedno z Ojcem. Powiedział także, kto mnie widział, widział ojca. My, chrześcijanie, wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem w ciele. Mówimy o tym często w tym miejscu, bo to jest fakt. Bóg przyjął ciało i zamieszkał między ludźmi. Tak twierdził Jezus. Przyjrzyjmy się kilku fragmentom Ewangelii. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Jezus zapytał swoich uczniów. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. A Jezus to potwierdził, mówiąc Piotrowi, że sam Bóg Ojciec mu to objawił tę prawdę. Oto kilka jeszcze innych twierdzeń Jezusa. Posłuchajcie uważnie. Ja jestem zmartwychwstaniem i żywotem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć? będzie. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. To są bardzo mocne stwierdzenia. Jeśli Jezus wstał, a wstał, to te twierdzenia są prawdziwe, bo zmartwychwstanie je potwierdzają. Jezus twierdzi, że jest zmartwychwstaniem i życiem. Twierdzi także, że jest drogą, prawdą i życiem. On nie mówi, że ja jestem jedną z prawd, czy jedną z dróg, on mówi, że on jest drogą. I jednym z największych diabelskich kłamstw jest kłamstwo, które mówi, że jest wiele dróg do Boga. Wszystkie drogi prowadzą do nieba, niektórzy mówią. To jest kłamstwo. Z martwych wstanie świadczy o tym, że Jezus jest tym, za kogo się podaje. On jest synem Bożym, on jest Mesjaszem, on jest jedynym zbawicielem. Albowiem nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni, czyli uratowani. Zmartwychwstanie więc po pierwsze świadczy o tym, że Jezus Chrystus jest tym, za kogo się podawał, a po drugie, zmartwychwstanie świadczy o tym, że Jezus ma moc, którą twierdzi, że ma. Przeczytajmy Ewangelię Jana, rozdział dziesiąty. Jezus powiedział tak. Nikt mi życia nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc je znowu wziąć. Ten nakaz otrzymałem od Ojca. Nikt nie mógł Jezusa. Zatrzymać w grobie. Nie wiem, czy znacie tę historię, jak do Józefa Zarymatei ktoś przyszedł i powiedział: Józefie, jak to? Oddałeś swój nowy grób jakiemuś obcemu człowiekowi? A ja Józef nie, mówił: Nie, nie, ma problemu, ja tylko wypożyczyłem na trzy dni. Rzymianie go zabili, upewnili się, że nie żyje. Wzięli włócznię, otworzyli jego bok, krew i woda wypływała z rany, co było świadectwem, że zmarł, bo taki jest efekt pośmiertny. Byli pewni, że nie żyje. Więc go umieszczono w grobie, zapieczętowano grób ciężkim kamieniem, jeszcze go opieczętowano specjalnymi pieczęciami. Umieścili strażników przy wejściu, aby upewnić się, że nikt nie wejdzie. Strażnicy tam byli 24 godziny na dobę, jednak nie mogli powstrzymać go przed powstaniem z martwych, ponieważ on powiedział: Mam moc dać życie i mam moc je znowu odzyskać. Grób jest pusty ponieważ Jezus powiedział, że zmartwychwstanie. Dlatego nie było tam nikogo owiniętego, martwego i pochowanego. Miał moc wstać z martwych i to po prostu zrobił. On jest zmartwychwstaniem i życiem. On ma moc, którą twierdzi, że ma. Zmartwychwstanie więc po pierwsze świadczy o tym, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. Po drugie świadczy o tym, że ma moc, o którą, którą twierdzi, że ma. I po trzecie Świadczy o tym, że Jezus uczyni to, co mówi, że uczyni. Albo powiem jeszcze to inaczej. Że Jezus czyni to, co mówi, że czyni. Mówił, że powstanie z grobu i zrobił to. Z martwych wstał z ciałem, które nigdy więcej nie umrze. Wrócił z ciałem, które się nigdy nie zestarzeje. Wrócił z doskonałym ciałem, z martwych stałym ciałem. Spójrzmy raz jeszcze na Ewangelię Jana 11 rozdział. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy choćby i umarł, będzie żył, a kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Zadaje pytanie Jezus. Kiedy Jezus powrócił w zmartwychwstałym ciele, wrócił, aby żyć wiecznie. Nie było więcej procesu starzenia się, nie było już śmierci, nie było więcej bólu. Wrócił ze zmartwychwstałym ciałem. To jest jedyna osoba w historii, która wróciła w ten sposób. Właśnie tylko Jezus. Po pierwsze, więc Jezus jest tym, za kogo się podaje. Po drugie, ma moc, o której mówi, że ma. I po trzecie, jest w stanie zrobić to, co powiedział, że zrobi. Powiedział, że zmartwychwstał, że zmartwychwstanie i po prostu to zrobił. A teraz zadajmy sobie drugie pytanie. Dlaczego z martwych wstanie ma znaczenie? Ponieważ Jezus jest tym, za kogo się podawał, ma moc, którą twierdzi, że ma, i czyni to, co mówi, że uczyni. To znaczy, po pierwsze, że mój i twój grzech został, może zostać wymazany. List do Rzymian mówi tak: Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej. Jest życie wieczne w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale. Ale mówi, że zaszła jakaś zmiana. Coś złego miało się wydarzyć, ale. Ale Bóg to może zmienić. Możesz dostać kolejną szansę, możesz zacząć od nowa, możesz wszystko naprawić. Twoje błędy można naprawić, Twoje grzechy mogą być wybaczone. Apostoł Jan mówi, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Po prostu wyznaj mu grzechy, a on je przebaczy, wymarzy z rejestru. I mało tego. Łaska jest o tyle zaskakująca, że Bóg wymazuje nasze grzechy, które popełniliśmy. Które dzisiaj popełniamy i które popełnimy w przyszłości. To jest uwalniająca łaska. Nie wiem, czy patrzyliście na film Misja. Tam jest człowiek, który dokonał ogro... zabójstwa, czuje się obciążony, ciągnie za sobą wielki bagaż jako pokutę, i w pewnym momencie to wszystko zostaje mu odcięte. Kochani, dobra nowina polega na tym, że Bóg już wszystkie winy nasze odciął. Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam. Jesteśmy totalnie na zawsze oczyszczeni z grzechów. Po pierwsze, więc, dzięki zmartwychwstaniu, mój i Twój grzech może zostać wymazany. A po drugie, dzięki zmartwychwstaniu, moje i Twoje życie może mieć cel i głęboki sens. Spójrzmy. Na jeszcze jeden wiersz pisma świętego. Jezus powiedział: Przyszedłem, aby mieli życie i aby mieli je w obfitości. Jezus przyszedł, abyśmy mogli mieć życie, nie tylko życie w przyszłości, ale tu i teraz. Ta sama moc, która umożliwiła Jezusowi powstanie z martwych, pomoże Tobie i mnie stawić czoła przeciwnościom życiowym. Ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa dwa tysiące lat temu, może być teraz obecna w Twoim życiu. Jeśli Jezus może powstać z grobu, to Ty możesz wznieść się ponad wszystkie problemy, ponad wszystkie choroby, ponad wszystkie przeciwności losu, jakie, jakich możesz doświadczyć. Nikt z nas nie wie, co może przynieść nam przyszłość, ale znamy tego, który ma wszystko pod kontrolą. Znamy tego, który ma przyszłość w swoich dłoniach, Jezusa Chrystusa. Możesz czuć, że twoje życie jest poza twoją kontrolą, ale powiem ci, ono nie jest poza kontrolą Pana Boga. On może dać Twojemu życiu cel. Bo zmartwychwstanie ma znaczenie, bo grzechy mogą być wybaczone, a życie może mieć cel i sens. I po trzecie, dzięki zmartwychwstaniu możesz mieć dom w niebie. Jezus powiedział: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, jeśli umrze, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze na wieki nigdy. Gdzie pójdziesz, kiedy umrzesz? Możesz iść tam, gdzie poszedł Jezus. A gdzie on jest? W niebie, po prawicy ojca. Czy wiesz, że istnieje tylko jeden, jedyny sposób dotarcia do nieba? Musisz uwierzyć w Jezusa. Musisz stać się Jego przyjacielem. Dzięki zmartwychwstaniu Twoje grzechy mogą być przybaczone, życie może mieć cel i sens, a na finale trafisz do nieba. Fantastyczna perspektywa na tu i teraz i na przyszłość. I posłuchajcie historii końcowej. Przeczytałem ją. Ja lubię czytać różnego rodzaju historie, które. Ilustrują jakieś prawdy. Nie, nie są one doskonałe. Ale przygotowując to dzisiejsze kazanie, znalazłem pewną historię w jednym z kazań, które było dla mnie inspiracją. I to mnie poruszyło ta historia. Posłuchajcie. Ojciec, pewien ojciec, na urodziny zabrał swojego syna do wesołego miasteczka. A syn zaprosił swoich sześciu przyjaciół, aby poszli świętować razem z nim. Więc ojciec kupił całą rolkę biletów, wiedział, ile jest tych różnych elementów w wesołym miasteczku, w które yy, syn i jego przyjaciele chcieliby przejść, więc kupił siedem razy po tyle, ile było tych elementów. I za każdym razem, gdy chłopcy jechali na przejażdżkę, ojciec wyciągał siedem biletów, więc wszyscy chłopcy jeździli. Przeszli kilka przejazdów, aż dotarli do ostatniej karuzeli. Ojciec wyjął siedem biletów, wręczył je chłopcom, i nagle zobaczył, że brakuje biletu dla jednego z chłopców. I kiedy ich policzył, odkrył, że zamiast siedmiu było tam ośmiu chłopców. Zapytał więc ósmego chłopca: Kim jesteś? A chłopiec powiedział: Ja jestem Jaś, jestem nowym przyjacielem Twojego syna. Spotkaliśmy się dzisiaj. I powiedział, że dasz mi bilet. Jak myślicie, czy jaś dostał bilet? Jak myślicie, dostał? Oczywiście, że tak. A wiecie dlaczego? Bo każdy przyjaciel syna zostaje objęty opieką ojca. Każdy przyjaciel syna zostaje objęty opieką ojca. I to jest przesłanie z martwych wstania. Spotykasz Jezusa, staje się Twoim przyjacielem. I znajdujesz się pod opieką ojca. Bezpłatny bilet do nieba, zapewnione życie wieczne, przebaczenie grzechów tu i teraz, i spełnione życie tu i w wieczności. Piękna perspektywa dzięki zmartwychwstaniu. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Miejmy chwilę takiej zadumy modlitewnej, nie rozglądajmy się, proszę. Wyciszmy nasze serca i pomyślmy przez chwilę o Jezusie, o naszym życiu. Być może jesteś dzisiaj na tej sali, ale nigdy nie doświadczyłaś czy doświadczyłeś mocy zmartwychwstania w swoim osobistym życiu. Nigdy nie doświadczyłeś, doświadczyłaś przyjaźni z Jezusem. Wiesz, najpiękniejszą rzeczą, jaka dzisiaj w tę niedzielę wielkanocną może Tobie się przydarzyć, to właśnie przyjaźń z Jezusem. A kto przyjaźni się z Jezusem, jest na wieki pod opieką Ojca. I dzisiaj Jezus wyciąga w Twoją stronę swoje dłonie, bo Jego największym marzeniem jest to, byś zaprzyjaźnił, zaprzyjaźniła się z Nim i resztę swojego życia. Spędziła w Jego obecności. A jeśli tak się stanie, Twoje grzechy będą przebaczone. Doświadczysz spełnienia tutaj w tym życiu, a na finale otrzymasz życie wieczne, przepiękną perspektywę, totalnego, nieskończonego rozwoju. Dlatego dzisiaj jest niezwykła okazja, żeby powiedzieć Panu Jezusowi: Chcę się z Tobą zaprzyjaźnić. A On z radością stanie się przyjacielem Twojego życia. A stając się przyjacielem Twojego życia, stanie się Twoim Zbawicielem i Twoim Panem i zaprowadzi Cię do wieczności. Gdy mamy tak pochylone głowy, zamknięte oczy, nie rozglądajmy się. Chciałbym pomodlić się o tych z Was, którzy chcieliby wejść w relację przyjaźni z Jezusem, taką głęboką jak nigdy dotąd. Relację, która doprowadzi do tej cudownej ochrony Ojca. Jeśli to dzisiaj jest Twoim marzeniem, jeśli ta Wielkanoc ma mieć sens i znaczenie, to to jest dobry moment, żeby powiedzieć Jezusowi: Tak, Panie, ja jestem i chciałbym się z Tobą zaprzyjaźnić. Jeśli tak jest, jeśli to jest Twoje pragnienie, chciałbym się o to pomodlić. Daj znać przez podniesienie ręki: Tak, chciałbym się zaprzyjaźnić z Jezusem. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. A czy możecie powstać wy, którzy podnieśliście ręce? Ja wiem, że to wymaga odwagi, wymaga determinacji. Dziękuję Wam bardzo. Chcemy się o Was pomodlić. Ja zapraszam już dusz wyjdźcie tutaj do przodu. A ja Panie, proszę Ci o te osoby, które dzisiaj, stając tutaj przed nami, wyznają, że chcą wejść w przyjaźń z Tobą. I dziękuję Tobie za tę obietnicę, którą Ty złożyłeś, że nikogo Absolutnie nikogo, kto do ciebie przychodzi, nie odrzucisz precz, ale wręcz przeciwnie, mówisz: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja dam wam ukojenie. I panie, dziękuję ci, że dzisiaj przyjmujesz te osoby, przytulasz je i wchodzisz z nimi w głęboką relację przyjaźni, by prowadzić ich do spełnionego cudownego życia. Jeśli już stoicie, to zapraszam was, wyjdźcie tutaj. Chcieliśmy się o was pomodlić, powiedzieć wam parę ciepłych słów. Być z Wami przez ten moment tak bardzo ważny. Drogi ruskojęzyczni druzja, jeśli wy malitwy, u nas to, że ruskojęzyczne malicieli, tutaj, Elena i Irina, tak? Możecie zjeść podejść i budziemy molicję w mieście z Wami. A my wszyscy wstańmy, proszę. I przez chwilę módlmy się o te osoby, które tutaj wyszły do modlitwy, a jeśli potrzebujesz modlitwy w jakiejkolwiek sprawie, to dzisiaj ten Jezus, który jest zmartwychwstaniem i życiem, może dotknąć Twojego życia, uzdrowić Cię, uciszyć Cię, dać Tobie pokój, bo On ma wszystko, czego potrzebujesz do codziennego życia i pobożności. Możesz tu przyjść i będziemy modlić się razem z Tobą. Witamy w społeczności Chrześcijańskiej Północ i cieszymy się, że możemy dzielić się Bożym Słowem także w ten sposób. Jeżeli dzisiejsze przesłanie dotknęło Twojego serca, możesz nam o tym opowiedzieć, pisząc na adres online, małpa.schpółnoc.pl. A jeżeli podoba Ci się to, co robimy i chcesz pomóc nam się rozwijać, możesz to zrobić. Wejdź na naszą stronę internetową i przekaż dowolną kwotę na konto sch Północ z dopiskiem multimedia. Cieszymy się, że jesteś z nami i zapraszamy do oglądania kolejnych nagrań.